podobny łącznik na przykład znajduje się też w Malborku i w innych zamkach znanych dzisiaj. Więc taki łącznik znajdował się tutaj i prowadził bezpośrednio z prywatnej sypialni księcia do kaplicy. On nie musiał w ogóle wychodzić na zewnątrz, nie musiał wychodzić nigdzie. Ze swojej prywatnej sypialni wchodził na emporę i uczestniczył w mszy. Z kolei ta klatka schodowa służyła do tego, żeby ewentualni goście, ewentualni ambasadorowie innych krajów płytki ze szkłem, co też świadczy o wysokim guście ziomów cieszyńskich i tym, że prowadzili oni naprawdę życie na wysokim poziomie, chociaż tak jak mówię, wszyscy w tym wieku popadli w ogromne długi. I te płytki pochodzą właśnie z XVI wieku, więc pomimo długów ta rezydencja miała wyglądać. Ona miała pokazywać względem dobrego czasu. No i tutaj mamy jeszcze taką płytkę, fragment kafla piecowego z czasów Elżbiety Lukrecji. Architektonicznie nie może wchodzić w skład murów. A ta wieża wchodzi w skład murów, więc może być co najwyżej wieżą obronną, natomiast na pewno nie wieżą ostatecznej obrony. Mało tego, jej powierzchnia użytkowa jest za mała, żeby mogła ona taką funkcję spełniać, dlatego że taka wieża ostatecznej obrony musiała pełnić funkcję mieszkalną w czasie oblężenia. Więc jeżeli zamek był oblężony, tu trzeba było mieszkać, a na tej powierzchni, którą mamy w środku, raczej by się mieszkać nie dało. Tutaj co najwyżej można było przechować dużo jedzenia, ostrzeliwać stąd wroga, ale mieszkać przez pół roku, rok oblężenia, różnie to trwało, raczej nie. Natomiast była ona podzielona mimo wszystko na takie elementy. Dokładnie, jakby na to patrzeć, tam jest to, my jesteśmy w tych miejscach. Są te miejsca. Tunel wydrążony w XIX wieku został wydrążony pod tymi murami zamkowymi jeszcze, więc one cały czas są nad nami. Tutaj też widać to zamierzenie obronne wzgórza. Oczywiście to zostało całe wypłaszczone. Tu widzimy, jaka była skarpa, nie? Na tej. To zostało podbudowę browaru wszystko wypłaszczone w XIX wieku. A my sobie przejdziemy jeszcze, które często uczestniczyły w spacerach po wzgórzu, ale od tej strony jeszcze wzgórza nie widziały. Więc tu jesteśmy na wysokości wieży zwanej wieżą ostatecznej obrony. Tutaj mamy całe to podejście. I tu Państwu zdradzę rzecz. Dokładnie tu jest wejście podziemia wzgórza zamkowego. I tak jak browar kiedyś wrzucił taką graficzkę i wrzucili to w Prima Aprilis i wszyscy uznali, ha, 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 tam nie ma żadnych podziemi. Wejście jest dokładnie tu, ja tam kiedyś byłem. Można to było zrobić, ale było to trudne. Tu widzimy ten najbardziej nieuregulowany fragment wzgórza zamkowego, właśnie od strony browaru. I tutaj, to co zawsze mówię, u góry, ci Państwo, którzy już byli kiedyś na zwiedzaniu zamku, tu znajdowała się dodatkowa bramka za wieżą ostatecznej obrony i ta bramka prowadziła do wejścia od tyłu do kuchni zamkowej i praktycznie ta część, po której my żeśmy teraz sobie przeszli, to jest zachowana mniej więcej ta sama ścieżka, która w średniowieczu służba schodziła na Frysztackie Przedmieście, ale też rzemieślnicy z Frysztackiego Przedmieścia mogli dostarczać swoje produkty i dobra do zamku przez kuchnię. Więc my jesteśmy w tej części wzgórza zamkowego, która praktycznie służyła służbie przede wszystkim do takiej drogi na skróty do zamku. Więc ta ścieżka to było jedyne takie miejsce, gdzie można się było dostać do kuchni zamkowej.